I tak się złożyło, że po prostu jestem jedną z osób, która wygrała to dofinansowanie. I Media Lab mi udostępnił przestrzeń, którą tutaj dysponuję. Pomógł mi w organizacji tego od strony chociażby nagłośnienia. Ja sama się uczę i chcę się uczyć. I tak po prostu doszłam do wniosku, że zamiast jeździć do innych miast, wydawać pieniądze na transport, na warsztaty, może po prostu można kogoś zaprosić do nas i jednocześnie z jednej strony mam to, co chciałam, czyli uczestniczę w takich warsztatach też jako uczestnik, nie tylko organizator, a z drugiej strony mogę się tym podzielić z innymi, tworząc im właśnie takie miejsca i możliwości. Wiem, że jakby niektórzy artyści, którzy dochodzą do pewnego swojego etapu, swojej świadomości, jakby tej wiedzy, znajomości sprzętu i tak dalej, nie chcą się dzielić jakby tą wiedzą. Natomiast ja wyszedłem z takiego założenia, że jeżeli ktoś szuka pewnego rozwiązania na nurtującego pytanie odnośnie sprzętu, nie wiem, miksowania utworów, tworzenia swojego performance'u live i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś jest faktycznie głodny tej wiedzy, to i tak jakby znajdzie odpowiedź. Więc tutaj też chciałem pokazać ludziom, że można w ogóle coś w inny sposób zrobić i że ta wiedza stricte techniczna też jest tak naprawdę wiedzą muzyczną w dużej mierze. Część osób widać, że jest kuwata i zadaje takie pytania. Czasami nawet zdarzało się, że jakieś porady ktoś, że tak powiem, uczestników rzucił prowadzącemu wręcz, co jest fajne, bo to właśnie chyba o tą wymianę chodzi informacji wzajemnego uczenia się. Młodzi ludzie mają taką świeżość w sobie, która jest bardzo ważna, jeżeli chcemy się rozwijać i fajnie jest, żeby się wzajemnie uczyć. Z jednej strony łapać świeżość od młodych osób, a z drugiej strony doświadczenie od tych już starych wyjadaczy. I dlatego wydaje mi się, że to wszystko ma możliwość rozwoju, tylko musi być większa współpraca między tymi, co już w tym środowisku są osadzeni, a tymi, co dopiero w nie chcą wejść.